W Związku Banków Polskich zajmuje się Pan e, między innymi rynkiem kapitałowym. I proszę powiedzieć, z punktu widzenia spełniania zasad zrównoważonego rozwoju, kto ma większy problem? Czy sektor bankowy, czy firmy związane szerzej z rynkiem kapitałowym, fundusze inwestycyjne, spółki giełdowe? Można powiedzieć, że problemy tak naprawdę są wspólne w dużej mierze, ponieważ akty prawne, które wprowadzają nowe obowiązki, na przykład sprawozdawcze, także są wspólne, tak naprawdę w polskich warunkach istnieje pewien problem skali, ponieważ jeśli spojrzymy na. Portfele klientowskie banków, TFI, domów maklerskich, no to po prostu banki stykają się z największą grupą przedsiębiorców, także z tych sektora MSP, którzy no, trochę z oczywistych względów posiadają na ten temat najwięcej informacji, może mają najmniejsze wyobrażenia na temat nowych obowiązków czy wskaźników, które powinni dostarczać instytucjom finansowym. Natomiast co do zasady, problemy są podobne, Towarzystwa fund duszy inwestycyjnych, prowadząc politykę inwestycyjną, wybierając projekty czy podmioty, w które chcą zainwestować, także poszukują informacji na temat, no umownie to nazwijmy, zieloności danego przedsięwzięcia I, te, te, i trudno jest bardzo pozyskać te informacje w taki sposób, żeby one były wiarygodne, weryfikowalne i żeby nie, powstało, nie powstał zarzut greenwashingu. To samo dotyczy oczywiście domów maklerskich, które szukają na przykład inwestycji dla swoich klientów, którzy mogą być zainteresowani zielonymi projektami, ale też mogą mówić na przykład, że owszem, są zainteresowani zielonymi projektami, ale tylko takimi, które generują odpowiednio wysoką stopę zwrotu. To wszystko powoduje, że no można powiedzieć, tak, problemy są może rzeczywiście podobne, ale one występują w różnej skali i może, tak powiem, punkty ciężkości tych problemów są nieco inaczej rozłożone. No, myślę, że w Sektor bankowy ma jednak trudniej, bo e, o jego śladzie węglowym, na przykład, w znaczącym stopniu, jeśli nie w największym stopniu, decydują jego klienci. Właśnie te firmy, o których Pan e, powiedział. Natomiast tutaj spółki giełdowe czy fundusze inwestycyjne no mają tylko problem z wyborem e, miejsc. Spółek, przedsiębiorstw, które będą inwestować swoje pieniądze. To prawda, ale nie zapominajmy też o obowiązku tego, żeby badać łańcuchy dostaw, i ten, to, ten obowiązek dotyczy też największych podmiotów, także giełdowych. To znaczy, należy sprawdzić, czy dostawcy, kooperanci, współpracownicy, odbiorcy też wypełniają kryteria ESG, i ja tu specjalnie używam całego skrótu ESG, bo nie chodzi tylko o ochronę środowiska, ale także o te kwestie, Kwestie społeczne, socjalne i gowernansowe. Także tutaj, jeżeli ktoś posiada ten łańcuch dostaw rozrzucony po, poza Unią Europejską czy po kilku kontynentach, no to pewne problemy, powiedzmy sobie tak, z kwalifikacją niektórych podmiotów wystąpić mogą. A jeżeli ja jako inwestor chciałbym zainwestować w Polsce, na polskiej giełdzie, w produkty, które no, spełniają kryteria ESG, to. Znajdują już takie produkty, czy jeszcze nie? Wydaje się, że takie produkty można znaleźć, szczególnie w gronie tych, naj, tych powiedzmy sobie, największych emitentów i niewątpliwie, jeżeli spojrzymy po naszych spółkach. Ja miałem kiedyś przyjemność zawodowo współpracować z kolegami, nie wiem, z JSW i KGHM. Tam komórki, które się zajmują raportowaniem tych kwestii ESG, są bardzo, raz silne, dwa bardzo dobre, czysto profesjonalnie. W związku z czym one, oni, oni dostarczają informacji, które, których inwestorzy, także zagraniczni, mogą szukać i są w stanie udowodnić, że na przykład projekty, które realizują. Są zielone, bądź przyczyniają się do tego, że ten poziom zieloności naszej gospodarki się zwiększa. No, JTSW jako spółka węglowa. JTZW jest jednym z największych y, emitentów na naszej giełdzie, w związku z tym jest także zobowiązany do przedstawiania sprawozdań z zakresu ESG. I te sprawozdania są przedstawiane i one są, że tak powiem, robione profesjonalnie. To, że spółka, że tak powiem, powszechnie, powiedzmy tak, kojarzy się z węglem kamiennym, nie znaczy, że nie prowadzi projektów, które starają się, powiedzmy, emisyjność y, zmniejszyć. I te projekty także potrzebują finansowania. I, I to w tym momencie są właśnie takie projekty, które zwiększają się do poziomu zieloności. Także to się to nie są rzeczy, które są ze sobą sprzeczne. A gdybyśmy spojrzeli jakby gdyby bez wyższego poziomu na rynek kapitałowy Unii Europejskiej i globalnie na rynek światowy, no to tutaj tych produktów zielonych już jest znacznie więcej. Oczywiście, że tak, produktów zielonych w innych krajach jest, jest dużo. Polski rynek rzeczywiście pod tym względem nie jest najlepszy. To jest pewien pewien można powiedzieć spór, dlaczego tak się dzieje. Można powiedzieć, że dlatego, że polskie przedsiębiorstwa jeszcze nie są na tyle świadome, żeby właśnie generować takie przedsięwzięcia takie projekty, albo też, żeby nazywać je zielonymi, czy też badać je pod tym kątem, czy one się są zielone i następnie to udowodnić. Może to jednakowoż też wynikać z tego, że przedsiębiorcy po prostu i Inwestorzy boją się posadzenia o greenwashing, czyli nazywanie projektów niezielonych zielonymi, co oczywiście ma pewne skutki wizerunkowe, ale, one, ale niestety greenwashing jest obłożony bardzo dotkliwymi sankcjami, nie tylko dla przedsiębiorstw, ale także dla zarządów tych przedsiębiorstw. Także to jest pewna ostrożność tutaj nie, nie wynika może nawet z tego, że te projekty nie są zielone, tylko że może to być w przyszłości kwestionowane. A w, tutaj wydaje się też, że ta taka bardzo restrykcyjna polityka, polityka pod tym względem może też szkodzić rozwojowi tego rodzaju projektów. No a stopa zwrotu w produkty, które są ze znaczącym śladem węglowym i bez tego śladu węglowego. Jak to wygląda na świecie? Fakt, że projekt jest zielony, czy też może być określany jako zielony, nie oznacza, że generuje bardzo dużą stopę zwrotu, albo że jest w ogóle skazany na jakikolwiek sukces finansowy. Tutaj, im więcej takich projektów będzie, tym więcej będzie tego rodzaju zdarzeń, nawet negatywnych na tym rynku. Jak na jednym z paneli naszego dzisiejszego kongresu przedstawicielka środowiska towarzystw inwestycyjnych też mówiła, że większość klientów jednak preferuje jako kryterium inwestycji stopę zwrotu, a nie poziom zieloności. To może nie jest tak, że inwestorzy nie są zainteresowani zielonymi projektami, ale jakby optymalnym rozwiązaniem byłoby to, że to by to był projekt zielony i z dużą stopą zwrotu. Jeżeli w projekcie mniej zielonym albo prawie w ogóle niezielonym pojawi się duża stopa zwrotu, inwestorzy mogą to, mogą tak tego rodzaju inwestycje preferować, i to jest też taka kwestia pewnie trochę edukacji, ale też no pokazująca rzeczywiste podejście inwestorów do tego, rodzaju, do tego rodzaju inwestycji.